Hej, witajcie na moim kanale. Zaczynam od projektu Denko. Tak sobie pomyślałam, że ten ostatni filmik z taką aktualizacją mojej pielęgnacji powstał, więc wypadałoby te nagromadzone od kilku miesięcy rzeczy, które mam w worku, takim specjalnie na to przygotowanym, w końcu podsumować. W ciągu tego czasu, co nie nagrywałam, w ciągu tych kilku lat, pojawiło się mnóstwo kosmetyków, które chciałam Wam pokazać w takich moich jakichś zdenkowańcach, ale no nie oszukujmy się, wiele z nich wylądowało w śmieciach. Zaczynam od produktu do pielęgnacji twarzy i jest tutaj ten produkt z Dermatika, o którym Wam wspominałam ostatnio w filmiku, jakoś tak nie potrafię tutaj działać tą kamerką poprawnie. To jest retinol i to jest ta forma z tretinoiną i tutaj była zawartość 0,15%, także bardzo mała, bardzo niska zawartość tretinoiny. Niacinamidę tutaj 4% i kwas azalinowy 4%. I to był taki produkt, od którego ja zaczynałam. Oczywiście on był za darmo i pozwolił mi wypróbować, no, co mnie w przyszłości może czekać, o tak powiem. Bardzo miłe zaskoczenie. Tu jest napisane, że on jest przez bardzo krótki okres ważny, bo tam chyba ma się niecałe 1,5 miesiąca na zużycie, o ile się nie mylę, a może to około 2 miesięcy. I ja tak go wykorzystałam, że może zostało tutaj troszeczkę jeszcze do wykorzystania. I zaczął ten produkt bardzo nieprzyjemnie pachnieć, dlatego go odstawiłam i zaczęłam stosowanie następnej, oczywiście, no tej proporcji przygotowanej mi przez Dermatika. Także bardzo polecam, bo to jest kosmetyk, który może nie działa od razu, bo stosuję od kilku miesięcy, także stosuję następną dawkę i teraz przyszedł następny kosmetyk, więc już jest trzecie opakowanie, ale oczywiście po tretinoiny to nie jest jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nagle wszystko w wiadomo jakim stanie nasza skóra, ale widać bardzo duże naprężenie skóry. Oczywiście to też może być spowodowane tymi ćwiczeniami mięśni twarzy, ale póki co jestem zadowolona z tego kosmetyku i naprawdę polecam. Dwa następne kosmetyki to są te, do których zawsze wracam. Ten akurat to jest The Ordinary i to jest ta wersja kwasu mlekowego 5%-owego. Bardzo lubię ten kosmetyk, ale najczęściej wracam do 10%-owego, także od ponad 2 lat na pewno zdążyłam zużyć kilka opakowań. Wracam na zmianę. Oczywiście świetnie kwasy działają na naszą skórę, wspomagając produkcję kolagenu, także dla mnie jak najbardziej na plus. Stosuję ten kosmetyk, kiedy nie stosuję retinolu w pielęgnacji wieczornej. Następnie jest taka, no jeden z moich ulubionych kosmetyków z The Ordinary i to jest, Boże, jak ja to czytam, to nie mam okularów przy sobie, Pycnogenol, nie wiem, czy to tak się wymawia, no oczywiście w opisie Wam zostawię nazwę, 5%-owy, to jest wyciąg z kory brzozy, tak coś mi tam teraz mignęło w głowie. To jest moje drugie opakowanie, zużywałam naprawdę bardzo systematycznie do każdej pielęgnacji porannej i na pewno wrócę do tego kosmetyku, bo uważam, że bardzo fajnie rozjaśniał skórę, bardzo dodawał jej takiej witalności i powiem Wam szczerze, tu jest napisane, wytłumaczone, że on zastępuje w jakiś tam sposób witaminę C, serum z witaminą C. Oczywiście na pewno te dwa produkty zupełnie działają inaczej, ale ja bardzo to lubiłam i na pewno do niego kiedyś wrócę w przyszłości. To jest bardzo mała pojemność jego kosmetyku, ale on jest niezwykle wydajny i mniej więcej wystarczał mi na pół roku. Tak jak Wam mówię, zużyłam 2 opakowania. Niestety denkuję SPF 50 z La Roche-Posay. Mówię denkuję, bo ja już go nie będę używała na twarz. Do tego został zakupiony, do tego był przeznaczony. Kosmetyk niestety strasznie mnie podrażniał. Ja nie wiedziałam, czym to jest spowodowane. Nie wiem, cały czas się uczymy. Wcześniej jakoś może stosowałam swoje filtry przeciwsłoneczne niezbyt często, ja tego tak nie widziałam, a w momencie, kiedy używam filtrów bardzo często, bo no, stosuję tretinoinę więc i retinol przez cały rok, więc bardzo chcę uważać, żeby nie zaprzepaścić tych wszystkich moich działań przeciwko no, starzeniu, przeciwko plamom na twarzy, jakie kiedyś tam mi się pojawiły w przeszłości, no i cudom wiankom, więc stosuję kremy z SPF. I powiem, że ten krem mnie bardzo podrażniał,
miałam wysypy skórne, miałam przesuszone policzki, także u mnie nie wchodzą w grę normalne filtry przeciwsłoneczne, ja muszę na pewno stosować mineralne. Ten aktualnie, który mam, jest po prostu boski, także na pewno do tego nigdy nie wrócę. Oczywiście go wyciapię na twarz, nie na twarz, tylko na dekolt i szyję, chociaż tam też potrafię zrobić spustoszenie. Naprawdę ja mam bardzo delikatną skórę, jeżeli chodzi o filtry przeciwsłoneczne, to naprawdę muszę wybierać i przebierać. Bywa tak, że na przykład przez tydzień jest wspaniale, a po tygodniu pojawia się niesamowity wysyp, ale się rozgadałam. Następnie bardzo dobry krem na noc, firma Ayumi. Ja kiedyś prenumerowałam pudełeczko Love Lula, na pewno do niego kiedyś wrócę w przyszłości, ale postanowiłam, że wykorzystam wszystkie kosmetyki, jakie mam i dopiero może wtedy wrócę. Jeśli chodzi o ten krem, to był krem bardzo dobry, bardzo pięknie pachnący. On miał taki orientalny zapach. Tutaj mi jeszcze coś wyciekło zapachowo. Bardzo orientalny zapach, bardzo ładnie nawilżał skórę. Tu jest napisane, że to jest krem, który ma rewitalizować, nawilżać. I on na pewno to robił, ale czy tam w jakiś sposób, nie wiadomo jak nas on władzał, to na pewno nie, ale przyjemne było to nawilżenie, było to duża pojemność i oczywiście ja go dostałam, mówię, w pudełeczku Love Lula, więc nawet nie wiem jaka była jego cena, ale na pewno coś około 20 funtów. Ogólnie produkty z tej firmy bardzo lubię, są bardzo dobrej jakości. Ten krem był również, zauważyłam, taki bardzo lekki, świetnie nawilżał, nie podrażniał mnie, także bardzo, bardzo fajny kosmetyk. Tak teraz patrzę, że została mi chyba jeszcze jedna ostatnia rzecz z takiej pielęgnacji typowo smarowidłowej. Mówię tutaj, chcę tutaj powiedzieć o produkcie z Clinique, o tej masce na noc. Ja czasami kupuję takie próbki właśnie na eBayu, są bardzo dobre ceny i warto. One na pewno nie są do tego, żeby je sprzedawać, bo ktoś sprzedaje próbki, ale ta cena jest tak kusząca, że na pewno zakup takich trzech to jest, czy tam dwóch. Zależy jak to sprzedaje, to są po prostu grosze i czasami się bardzo opłaca jakiś kosmetyk potrzebny na dziś, a niekoniecznie chcemy wydać nie wiadomo jakie pieniądze. Ta maseczka na noc świetnie się sprawdza, jak skóra jest przesuszona na przykład stosowaniem retinolu. Ja też zauważyłam na przykład, że skóra jest niezwykle nawilżona również pod oczami, jeżeli stosuję ten kosmetyk, także nie podrażnia mnie w tych miejscach. Świetne, świetne, naprawdę polecam Wam. Tutaj miałam taki fajny kosmetyk z Balm, jedna z moich ulubionych firm, takich typowo bardzo naturalnych. To jest kosmetyk, który nazywa się Little Miracle, czyli ma nam robić cuda nie wiadomo jakie na twarzy. Oczywiście on tak nie robi, ja go wykorzystywałam jako odrobinkę, bo ja mam problemy skórne z jakimiś takimi rzeczami, jakimiś takimi olejowymi, więc nie mogę sobie pozwolić, żeby stosować nie wiadomo jaką ilość takiego kosmetyku. Stosowałam jako taki dodatek do olejków, do serum z kwasem hialuronowym, ale również stosowałam jako taki samoistny kosmetyk na szyję, dekolt, pięknie tam nawilżał skórę i do smarowania rąk. Słuchajcie, to jest bardzo wydajny kosmetyk, to jest tylko 30 ml, przepięknie pachniał taką no, różą, olejkiem różanym. I dodawał skórze niesamowitego nawilżenia, także na pewno to kiedyś do tego w przyszłości wrócę. Ja zawsze patrzę na stronie Balm, jak są jakieś promocje, oni raz mają tam mega wyprzedaże, także wtedy korzystam z takiej wyprzedaży, oczywiście zakupuję coś sobie. Teraz rzucę się na maseczki. Maseczek jest kilka, dwie z nich w ogóle nie wykorzystane do końca. To jest właśnie z pudełeczka Love Lula i firma się nazywa Natural's Kitchen, czyli naturalna kuchnia, to była taka maska, której tu jest jeszcze połowa na pewno, czekoladowa. No nie wiem, to nie dla mnie kosmetyk na pewno. Malutkie litereczki, żeby tutaj przeczytać coś, to mówię litereczki specjalnie, żebyście zrozumieli dosłownie to, co mówię. No tak malutkie literki, że bez szkła powiększającego tutaj nic nie przeczytam teraz. Mocno czekoladowy, bardzo się ciężko to zmywało. Tak jak mówiłam, tutaj jeszcze tego jest na pewno bardzo dużo. Nie wiem, nie mogłam tego zużyć, zobaczcie. Bardzo się ciężko to zmywało z twarzy. A czy coś robiło? U mnie absolutnie nic, także kompletnie nietrafiony kosmetyk, ale to z pudełeczka Love Lula. No niestety, nie dla mnie absolutnie. Następnie Glam Glow i to była taka maska oczyszczająca z takiej serii zielonej. Normalnie to jeżeli już Glam Glow, to Glam Glow. Dobrze. Jeżeli już, to bardzo lubię maseczkę oczyszczającą. Oczywiście szukam jakichś mega promocji, nigdy nie kupuję w oryginalnej cenie, bo to są ceny jakieś takie z kosmosu wymyślone. Ale ta maska była wyjątkowym niewypałem, ja dostałam ją gratis przy jakimś zakupie właśnie.
Bardzo miałam podrażnienia silne po tej masce. Nie widziałam żadnego oczyszczenia ani nawilżenia, tak jak po czarnej Glam Glow albo po białej oczyszczającej. Także absolutnie nietrafiony kosmetyk. Tutaj jeszcze troszeczkę na dnie nawet tej maseczki zostało. Jabłko takie, zapach takiego zielonego jabłuszka, kiedyś były za czasach PRL-u zielone jabłuszka, jak pamiętacie. Także no nie wiem, no nietrafione. No nie wszystko musi mi ostatecznie być jakieś dla mnie przeznaczone. Przecież każdy z nas ma inną skórę, z każdego z nas cieszy co innego. Teraz tak patrzę, że mam jeszcze maseczkowo ulubiony peeling z Frizz 24/7 i tutaj jest taki już niewykorzystany ciapek. Więcej nie wrócę do tego kosmetyku, ponieważ robię sobie zabiegi mikrodermabrazji, takiej domowej oczywiście, domowym przyrządem do mikrodermabrazji w domu. A nie wrócę, bo trudno dostępny kosmetyk tutaj w Wielkiej Brytanii. Poza tym przestałam stosować jakiekolwiek peelingi takie mechaniczne. Nie wiem. Jakoś przekonałam się ostatnio do tej mikrodermabrazji, którą wykonuję i jestem z tego zupełnie zadowolona, a zauważyłam, że takie kosmetyki powodowały u mnie narastanie i większy problem z niedoskonałościami w strefie T. Także nie, mam taką skórę, po prostu nie będę dłużej z sobą walczyła. To, że kilka lat coś stosuję, wpływa mi znakomicie na wygląd skóry, potem nagle staje się jakimś niewypałem totalnym. Także do Frizz 24/7 nie wrócę, ale na pewno to jest bardzo dobry kosmetyk, świetnie, świetnie oczyszczał skórę. Może powiem tak, że nie wracam do takich mocno inwazyjnych produktów w swojej pielęgnacji. Świetny kosmetyk z The Ordinary, to jest moje chyba trzecie opakowanie, o ile się nie mylę, tej maseczki. To jest maseczka, mam nadzieję, że ona jest jeszcze dostępna, bo wiecie co, to już z pół roku leży u mnie zużyte w denku. Z kwasem salicylowym 2%. I na pewno z węglem, dlatego że tutaj było bardzo dużo tego czarnego koloru dodanego. Teraz tutaj mówię Wam, nie dopatrzę, dlatego że to jest tak wszystko maciuńkimi literkami napisane. Bardzo dobra maseczka. Stosowałam raz w tygodniu, ale ja teraz w ogóle jakoś odwróciłam się od stosowania masek. Wiecie co? Mam takie naloty, że po prostu widzę, że ewidentnie maski mi nie służą, robią jakieś więcej szkód niż poprawiają, więc odstawiam, potem wracam, nie stosuję na przykład pół roku i zupełnie absolutnie mi to wystarcza. Także no takie mam naloty, jak tak zwane. Ale jeśli chodzi o tą maskę, ona mi świetnie oczyszczała strefę T tutaj i tam ją nakładałam, dlatego że na policzki nie chciałam dodatkowo podrażniać moich policzków. Następnie dwa produkty jeszcze. Jeden z Glam Glow, to jest taka multi nawilżająca maseczka. Bardzo lubię kupować te maski właśnie w takiej formie, no tanio bardzo, o tak najlepiej to wytłumaczyć. One są wtedy bardzo tanio, w formie tubkowo takiej do wypróbowania. Ja je też czasami dostaję właśnie przy zakupie maseczek Glam Glow, a stosuję je, kupuję raz na ruski rok, tak to nawet wymienię, czyli raz na półtora roku mniej więcej i mi w zupełności wystarczają, bo tak jak Wam mówię, mam takie naloty, kiedy maseczki stosuję namiętnie, a mam takie naloty, kiedy nie stosuję. Od kiedy stosuję tę maseczkę z Clinique, to właściwie ta z Glam Glow już zeszła na dalszy plan. Ta z Glam Glow maseczka, ona nie robi żadnych cudów, ale lubię do niej wracać. Jakoś tak ten kosmetyk wybitnie na mnie działa tak, że ja po prostu z wielkim takim rozrzewnieniem zawsze do niej wrócę, jak jest dobra cena na stronce, to na pewno wtedy się zdecyduję. One też czasami bywają w TK Maxie i mają fajną cenę. Następnie maseczka z Madara. Tu jest opakowanie, ona jest na pewno, no oj, tutaj coś jeszcze może wyleci. Praktycznie jest puste, tam na pewno może coś się osadziło na ściankach, ale tak, ja to mam otwarte przez na pewno rok czasu. Tutaj na pudełeczku nie ma napisane, gdzie jest, jaka jest data ważności, ale podejrzewam, że na pewno rok czasu to jest wystarczająca data, żeby to już wyrzucić. Tutaj mówię, na ściankach coś by jeszcze się znalazło. Ta maseczka bardzo miło nawilżała, ale ja nie mogłam jej zostawiać na twarzy i potem tylko szmatką ściągnąć. Ja musiałam ją normalnie zmyć, bo inaczej miałam podrażnioną skórę. Tak jak Wam mówię, no, mam takie naloty i czasami maseczki powodują więcej szkody u mnie niż pożytku. Także odstawiłam na razie i no, jestem zadowolona. Słuchajcie, następnie produkty do zmywania. Oczywiście nieśmiertelny produkt, którego używam od lat, to jest Aven, żel do demakijażu oczu. On musi być w moim składziku. Średnio starcza mi na 6 miesięcy, czasem nawet na 9, także wszystko w zależności, ile tam wyciapuję go. Odrobinka starcza, żeby rozpuścić makijaż, lekko potem przetrzeć wacikiem z wodą albo z płynem micelarnym i potem to oko jest czyste, niepodrażnione. Zauważyłam ostatnio
To opakowanie, które kupiłam. Niestety z jakimiś maskarami wchodzi mi w interakcję i czasami lubi podrażnić. Nie wiem, jaka przyczyna tego w zupełności jest, dlatego że nigdy mnie ten płyn nie podrażniał z żadnymi maskarami. Może coś się zmieniło w konsystencji, może ja coś źle robię, może nie wiem, w końcu czas rozejrzeć się za czymś innym, ale póki co to jest mój najlepszy produkt. On kosztuje średnio, zawsze kupuję w jakiejś tam promocji, 8 chyba albo 9 funtów, bo normalnie chyba około 11, także cena z kosmosu, jak uważam za coś, co zmywa makijaż tylko, ale póki co to jest mój must have taki, który muszę mieć tutaj, bo wszystko inne mnie podrażnia, przestałam ze sobą po prostu walczyć, ale wychodzi miesięcznie i tak mało za niego, więc dobrze, odpuszczam mu to, wybaczam mu to, tę cenę. Następnie dwa produkty do zmywania na gorąco. I to jest tak ta seria super dragowa, którą bardzo lubię. Też od lat używam tego, to jest ten ich słynny hot cleanser. A tu jest Your Good Skin, firma, którą znam tylko, ona jest tutaj w bucie dostępna, którą znam tylko i wyłącznie z tego produktu, czyli z tego hot cleansera. Jeśli miałabym być szczera, to ten wygrywa. Nie żeby, jakby to wytłumaczyć. Ja nie wymagam od produktu do zmywania, żeby był jakimś mega nawilżającym, żeby mi nie wiem co robił z twarzą, żeby zostawiał ją świetlistą, jak tam producent obiecuje, że ma cudawianki robić oprócz tego, że nam zmyje ten makijaż. Ja oczekuję dobrego zmycia i przygotowania skóry do dalszego etapu, także to i te dwa się sprawdzają, ale wolę ten, dlatego że ten ma jakiś bardziej intensywny zapach, który zaczął mnie ostatnio podrażniać jakoś tak, nie wiem, nosowo, jakoś nie mogę sobie dać rady z nim, a ten po prostu robi swoją robotę i zauważyłam, że nie podrażnia w ogóle skóry. Ten czasami tak jakby mi lekko przestużał policzki, ale to mówię, to jest taka naleciałość, zawsze wymieniam, ale teraz wróciłam do tego i z powrotem stosuję ten. Jeśli, coś tutaj mi się sypie, leci na podłogę. Słuchajcie, następnie najlepszy płyn micelarny, który odkryłam kilka miesięcy temu, stosuję, nie rozstaje się, to jest ta woda micelarna Simple. Oczywiście ja potem to też zmywam wodą, ale to jest woda, która w ogóle nie podrażnia moich oczu. No mam kuku na muniu z tym i to jest taki mój zestaw obowiązkowy. Ja po prostu zmywam twarz na ciepło, potem stosuję płyn micelarny i do tego zmywam wodą. Jeżeli chodzi o poranne, to najczęściej jest to tylko płyn micelarny i zmycie wodą, albo tylko zmycie wodą. Ale wieczorem muszę po prostu dobrze zmyć wszystko, co mam na twarzy, nie tam, że nie wiadomo na czym się, nie wiem, paćkam, nie wiadomo czym, albo czym się smaruję, ale też no, używam filtrów, mam jakiś podkład lub nie mam, mam puder lub nie mam, mam cokolwiek mam, no to muszę to zmyć. Ten właśnie produkt w ogóle też nie podrażnia oczu, jeżeli miałam tak jeszcze wspomnieć, bo no, świetnie zmywa i nie podrażnia oczu. Tak, i teraz woda rumiankowa z firmy Altea. Uwielbiałam tą wodę i to jest moje chyba, no któreś z kolei opakowanie, teraz mam takie wielkie kupione. Ja tych butelek nie wyrzucam, dlatego że potem one mi się sprawdzają jako taki spryskiwacz, często gęsto, jak na przykład robię olejowanie włosów i chcę, żeby te włosy były lekko nawilżone, to też no po prostu spryskuję zwykłą wodą oczywiście, którą wlewam w tę butelkę, a dodatkowo te butelki wykorzystuję też mojej Abuni, jak jest gorąco, to spryskuję ją oczywiście zwykłą wodą. Jeżeli chodzi o sam ten rumianek, świetnie się sprawdza do takiego uspokajania twarzy. Ja zauważyłam, że na przykład po tej wodzie rumiankowej bardzo twarz jest uspokojona. Lekko tak po prostu przyciskam papierem lub od razu biorę i wklepuję jakiś serum z kwasem hialuronowym. Zauważyłam, że świetnie wpływa na wygląd skóry. Ja oczywiście do tej wody zawsze wracam. Ona nie ma przyjemnego zapachu, bo rumianek nie ma przyjemnego zapachu. Następnie taki produkt, który mam, ale wiecie co, ja go dostałam w jakimś pudełeczku. Nigdy do tego już nie wrócę. Tu na pewno jest jeszcze 1/3 do wykorzystania. To jest Dermalogica i taki ich słynny oczyszczacz do twarzy, który można stosować nawet codziennie. On tutaj ma enzymy, które pomagają oczyścić skórę. Powiem Wam szczerze, że do takich produktów już nigdy nie wrócę. Także póki co na razie to opakowanie już ląduje w śmieciach, dlatego że na pewno ma już 2 lata. No, może nie ma, może ma 1,5 roku, ale to wystarczający moment, żeby pozbyć się tego kosmetyku. Następnie firma Balm. Ja ostatnio zrezygnowałam z tej firmy, jeżeli chodzi o hot cleansery.
czyli to zmywanie na gorąco, ale oczywiście kiedyś do tego wrócę, to jest moja ulubiona wersja, którą uwielbiam. Teraz produkty do włosów. Mam dwie maseczki i dwa szampony. Nie, że jestem jakoś mega włosomaniaczką, ale staram się tym włosom moim zapewnić jakieś tam optymalne nawilżenie, dobre oczyszczanie, bo to też ma wpływ na porost włosów. Moje włosy są naturalnie gęste, sztywne. Ciemne już takie naturalnie nie są, dlatego że muszę je przyciemniać farbą, chcąc pozbyć się siwych włosów, które pojawiają się tutaj znienacka na skroniach albo na środku. Także niedługo na pewno będzie jakiś większy wysyp, podejrzewam, ale póki co no to walczę jak mogę. I takim moim reperatorem koloru, oczywiście się śmieję z tego, bo to nie jest żaden reperator. Czuję, że mam jakiegoś włosa i ten włos będzie widoczny na filmiku, bo swoich filmików nie edytuję, także musicie mi to wybaczyć. Mam tutaj ewidentnie jakiegoś włosa na twarzy, który mnie irytuje. To jest szampon z Joanny. Ja go stosuję jako taki domywacz już, czyli mam umytą głowę normalnie szamponem, czy tam jakimś swoim ulubionym masażerem, albo swoim ulubionym peelingiem, tam czym bądź akurat. A potem stosuję ten szampon, zostawiam go na 2-3 minuty na głowie i spłukuję. Uważam, że daje świetny kolor brązowym włosom i włosy się błyszczą. Czasami jak umyję właśnie tym szamponem, a nie wiem, tam przez 2-3 tygodnie nie stosowałam tego szamponu i nagle umyję tym, to dziewczyny tam w pracy się mnie pytają, czy kolorowałam sobie włosy. A to tylko szampon. Następnie maseczki. Ja uwielbiam maseczki firmy Monat. Kupuję je w dużo niższej cenie, umówmy się, bo te są bardzo nieprzystępne, te ceny oryginalne, które tam strona proponuje kupowanie od tych przedstawicieli. Bardzo dobrze nawilżająca maska, ale ja nie wiem, czy ona jest jeszcze dostępna. To była ta bardzo, no, bardzo dobrze nawilżająca maska do włosów. Bardzo lubiłam, no małe są te pojemności, ale te kosmetyki są bardzo dobrej jakości. Dla moich włosów idealnie się sprawdzają te właśnie maski nawilżające i będę do nich wracała raz na jakiś czas. Ja sobie robię takie po prostu spa domowe. No to jest mój ulubiony ekspert do włosów, bo tak się nawet nazywa ta seria, z L'Oreal. Wracam jak bumerang do tej maski. I to jest maska Gold Quinoa plus proteiny. I właśnie ona ma ten taki złoty poblask. I jak się je nakłada na włosy, to naprawdę to złoto później się złoto, ale złoto ono tak się naprawdę fajnie rzuca w oczy. Bardzo lubię tę maseczkę. Ona świetnie, jeszcze raz powiem, świetnie nawilża włosy i są naprawdę mega porowate włosy, nagle takie przyjemne w dotyku, no, takie podatne na układanie. No, dziewczyny z wysoko porowatymi włosami na pewno wiedzą, o czym mówię. No i świetny szampon, to stosuję już bardzo systematycznie od dłuższego czasu. To jest niby szampon oczywiście z firmy Monat, tylko 237 ml, ale on jest bardzo wydajny. To jest szampon z odżywką, on niby jest przeznaczony dla mężczyzn, ale ja go stosuję 2 minuty, zostawiam na głowie. Bardzo dobrze oczyszcza skórę głowy i włosy. Przynajmniej raz na 2 tygodnie stosuję ten szampon. Mega, mega wydajny. Bardzo, bardzo lubię. Świetnie oczyszcza, tak jak Wam mówiłam. Nagle włosy stają się mega czyste. Szczególnie jest to ważne, jeżeli coś tam mamy nabudowane na tych włosach. Jakieś osady, jakiś tam masek, nie wiem, jakiś tam produktów do stylizacji. Ja nie stosuję wielu, bo stosuję tylko ulubiony mój do stosowania pod moją prostownicę Steampod, ale na pewno jakieś tam się zdarzają, które mogą w jakiś sposób te włosy obciążać. Dodatkowo ja olejuję włosy, więc być może niedomyty olej też ma jakieś znaczenie, ale to na temat na inną opowiastkę. Włosy od lat olejuję tak samo, tę samą maską. Uważam, że świetnie wpływa na wygląd i kondycję włosów ta maseczka. Słuchajcie, następnie produkty do ciała i to będzie już koniec. Mój ulubiony Bepanthen. Kupuję raz na jakiś czas, zawsze mam. Czy po depilacji, smarowanie. No na cokolwiek, podrażnienia. Kiedyś stosowałam do pielęgnacji twarzy, nawet pod oczami skórę. I czasami też zdarza mi się posmarować. Są różne opinie na ten temat, że ta maść to jest przecież no wazelina, jakby nie było w składzie. Najprostszy, parafina w składzie, przepraszam. Ale słuchajcie, jeżeli działa, jeżeli robi swoje, jeżeli nawilża, odpuśćmy sobie, przecież nie jemy tego garściami. Następnie produkt to smarowania rąk, do jakiś kremik do rąk. Nie żeby to było cudo, ale to jest tak mój ulubiony zapach. Tak go uwielbiam z,
z The Rituals, czy tam z Rituals. To jest ten Ritual of Sakura, The Ritual of Sakura. Ulubiony zapach, uwielbiam. No, nawet mam teraz wodę toaletową o tym zapachu i po prostu jestem w tym zakochana. Kremik, no jak krem, ale to co zostawia na skórze, ten zapach, to jest tak cudowny, że no, że zakochana jestem w tym zapachu. Następnie krem do rąk z firmy Balm Balm, bardzo dobry. I to było takie połączenie geranium z różą. Uwielbiałam ten produkt. Ja uwielbiam takie zapachy w ogóle. No, nie dla wszystkich są również, bo są dziewczyny, które takich zapachów nie lubią, czy tam mężczyźni. Ja uwielbiam. Następnie raz na jakiś czas zawsze kupuję te rajstopy w sprayu z Sally Hansen. No i tak, no to są rajstopy w sprayu, o których wszyscy wszystko wiedzą i już po prostu nie trzeba o nich więcej nic mówić. Ja je bardzo lubię. Tak jak mówię, raz na jakieś tam kilka miesięcy kupuję i tyle. Podobno tych produktów nie można stosować dłużej niż przez 9 miesięcy, bo później te składniki, które są brązujące, one w jakiś sposób wpływają toksycznie na skórę i no oczywiście na nas, więc nie stosuję. Kupuję raz na rok i tyle. Oczywiście bardzo dużej mega promocji. Następnie mój ulubiony produkt z Ziai i to jest masło kakaowe, stosuję jako balsam do ciała. Kupuję, potem mam taką dyżurną pompkę, zakładam tą dyżurną pompkę. Mam też na kilka miesięcy, oczywiście takie opakowanie nie stosuję, nie wiadomo jak długo i czego. Ja ten produkt lubię od lat, stosuję, uwielbiam i zapach, i konsystencję, i formę nawilżenia, i formę tego, jak ta skóra potem wygląda tak lekko brązowiejąco, także no bardzo lubię ten produkt. No i takie mydełko, to jest jedna z moich najnowszych rzeczy tutaj, które posiadam od niedawna, bo może to jest moje drugie opakowanie, ale wykończone pierwsze, bo mam jedno w kuchni, drugie w łazience, a to jest takie moje, które wykorzystałam wcześniej. Oczywiście to są takie popłuczyny wodne tutaj, co się znajdują, bo płukałam ten produkt. To jest bardzo dobre mydełko z firmy, wiecie co? Ona ma takie super produkty do czyszczenia, no do czyszczenia ogólnie. Maleuka czy Maleluka? Jejku, teraz nie widzę nazwy tej firmy, jak na złość. A nie mam okularów. Tak, tu jest napisane, ale zabijcie mnie takimi malutkimi literkami. Kupuję tutaj od swojej takiej koleżanki, która jest przedstawicielką. To mydełko ma tak genialny grejpfrutowy zapach i tak pięknie nawilża skórę dłoni, że naprawdę uwielbiam je. I oczywiście, jak tam tylko mogę, to sobie zamawiam. No ale mówię, to nie jest, stosuję od nie wiadomo jakiego czasu. Patrzę, że dałam sobie radę ze wszystkim. Nie, dwie rzeczy zostały. To ten produkt dostałam kiedyś w jakimś pudełku, Paw Paw, balsam, tego nie idzie zużyć. Ja stosowałam też czasami tutaj, wiecie co, jak farbowałam sobie włosy ulubioną farbą, żeby sobie posmarować, natłuścić skórę tutaj, żeby mi się nic nie zafarbowało, do tego mi się świetnie sprawdzał. Poza tym nie widziałam żadnych eleganckich innych, nie wiem, właściwości tego cuda, a wszyscy tak go reklamują. Nie wiem, jakoś, może ja jestem jakimś dzikusem, który sobie nie daje rady z tym, a to jedna z moich ulubionych maskar, to jest Charlotte Tilbury, czy jak to tam się czyta? Chyba tak się czyta, Charlotte, i to jest ten Pillow Talk Push Up Lashes. Ta maskara jest genialna, to był taki oczywiście próbnik. Ja kupiłam sobie oryginalną maskarę już pełnowymiarową, uwielbiam tę szczotkę. Ta maskara mnie w ogóle nie podrażnia, świetnie się zmywa, a ja mam z tym problem. Albo L'Oreal zielona, albo jakaś tam, na chwilę wrócę do innej i zaraz wracam do tych, które mnie nie podrażniają. Także ta była świetna i kupiłam pełnowymiarową wersję, bo tę dostałam przy jakimś zakupie kosmetyków, ale to kiedyś Wam może wspomnę, jakich kosmetyków, bo nie uważam, że ogólnie te, co mam, zasługują na jakąś nie wiadomo jaką pochwałę i fanfary od Charlotte. Także to by było wszystko. Tak, dajcie koniecznie znać, jak tam się moje denko Wam podobało. Filmik jest tragicznie długi, także może wytrwałyście do końca, może nie. Wytrwaliście, bo może też faceci tutaj zaglądają. Także mam nadzieję, że kilka słów o tych kosmetykach, które Wam pokazałam, coś Wam lepiej przybliżyło. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, za wszystkie bardzo miłe komentarze, które się ostatnio pojawiły pod tym moim ostatnim filmikiem, który wgrałam na YouTube, który mi się udało wgrać. Mam nadzieję, że ten mi się uda również wgrać na YouTube. Do następnego razu, do zobaczenia. Pa!